Dobra, słuchajcie, lecimy z takim fajnym filmikiem. Pokażę wam ciekawą aplikację, która może wam bardzo, ale to bardzo zaoszczędzić procesor, jeżeli chodzi o jego przegrzewanie i tak dalej. Załóżmy, że mamy taką sytuację, że mamy procesor, który nam się bardzo, bardzo grzeje. Dochodzą temperatury do 90 stopni. To od razu wam powiem, że taki procesor ma skrócone życie i to drastycznie. A tutaj jest taka fajna aplikacja, którą można sobie znaleźć, słuchajcie, na... Aha, tak to działa. Bawię się teraz taką aplikacją. Zobaczcie, tutaj jest po lewej stronie menu tej aplikacji, że można sobie przykład coś zamazać albo pokazać, podkreślić. Raczej służyłoby to do... Aha, ostatnią tą czynność cofa, nie? Tutaj. Czyli mam taką aplikację, którą można pobrać na Tech Power App, Throttle Stop. Działa ona no świetnie według mnie i powiem wam, że u mnie temperatury są rzędu 40-50 stopni, także ten procesor w tym laptopie będzie miał naprawdę długie życie. Nie będzie się robiła taka degradacja kulek pod spodem, jeżeli chodziłby na temperaturach 90 stopni. Tylko jest to związane z jednym takim jakby czynnikiem, że jeżeli... Pokażę wam, o co chodzi. Palimy sobie aplikację. Ja tutaj ustawiłem sobie, słuchajcie, mnożnik na 20 razy. 20 razy 100 daje nam zegar 2000 MHz. I powiem wam, że zobaczcie, teraz mam temperaturki 50 stopni i to jest naprawdę spoko temperatura jak dla tego procesora. Nie jest mu gorąco. I powiem wam, że no naprawdę, to jest świetna aplikacja, kurde, że ja jej nie znałem wcześniej. Pewien użytkownik mi gdzieś tam na YouTubie w komentarzu podpowiedział, że jest taka aplikacja, ściągnąłem, sprawdziłem i działa. Tylko u mnie jest taki motyw, że żeby działał ten Sept Multiplier, czyli ten mnożnik, to muszę sobie w BIOSie pozmieniać tam różne opcje do zarządzania jakby CPU. Nie wiem, jak jest to w innych laptopach, czy od razu będziecie mieli na przykład już odblokowaną możliwość tutaj ustawiania tego mnożnika. Jak nie, to wtedy musicie chyba sobie prawdopodobnie coś tam pokombinować w BIOSie. Ja mam Della, tutaj jest 5570 bodajże to jest model. Tak, to jest 5570. I w nim bez problemu tutaj mogę sobie regulować ten mnożnik. Zobaczcie, już dałem 25 razy. Skoczyło do 2500 MHz. Im wyższe taktowanie procesora, tym mamy większą wydajność. Im mniejsze, tym mamy mniejszą wydajność kosztem mniej grzejącego się procesora. Także myślę, że warto sobie nieraz zbić ten zegar, bo i tak go nie wykorzystujemy. W moim przypadku ja i tak nie gram w gry, także laptop mi służy tylko do YouTube'a, nagrywania, przeglądania internetu. To są te czynności, które w zupełności mu na takich zegarach wystarczają. No, przeglądanie internetu to nawet mógłbym zjechać jeszcze niżej, do 15. Słuchajcie, 1500 MHz zegary już są. Tutaj włączamy i włączamy oczywiście tą regulację. Turn off, turn on. No jeszcze jest tutaj opcja clock mode. Tym się nie bawiłem jeszcze. A ja mam co teraz? High performance. I tu mamy jakby takie tryby. Słuchajcie, tu jest jeszcze internet. Game. Performance. I battery. Ja sobie ustawię na internet. Dobra, niech będzie internet. Zjadę do 15. No i słuchajcie, od razu spadają temperatury. 49, 49. Teraz oczywiście nagrywam jeszcze w OBS-ie, to ta temperatura troszeczkę procesora skoczy. Ale jak jest OBS włączony, to temperatury, wieście mi, schodzą do 40 stopni, także to jest
procesor zimny jak lód, można tak powiedzieć. Podlinkuję oczywiście w opisie filmu link do tej stronki, także każdy, kto będzie chciał swojego laptopa, że tak powiedzmy, troszeczkę oszczędzić i wydłużyć mu jednak te życie, to myślę, że warto sobie tą aplikację gdzieś uruchomić w tle. I mówię, to naprawdę jest świetna aplikacja. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, w BIOSie mam włączone oczywiście PowerBust. Coś takiego jest, że on po prostu może sobie regulować taktowanie do 3600 chyba MHz. Maksymalnie wyciąga ten procent tutaj, także to jest sporo. 3,6 giga. Ja powiem wam, że kiedyś miałem taką sytuację z laptopem Della właśnie, że strasznie miał wysokie temperatury rzędu właśnie 90 stopni. Odpaliłem sobie AIDE, zobaczyłem taktowanie zegara i co tam zobaczyłem? Słuchajcie, aha, Turbo Boost, to jest opcja Turbo Boost, przepraszam. Turbo Boost. Zobaczyłem, że jest przetaktowany procesor 117%. Także on chodził na maksymalnych praktycznie zegarach, bo ten Turbo Boost mu podbijał właśnie taktowanie. No i mówię, tak jak wyłączę w BIOSie Turbo Boosta, to jest po prostu przepiękne. Zegary niskie, nie odczuwam zbytniego jakiegoś dyskomfortu, że mi coś muli. Zresztą i tak teraz nagrywam sobie tutaj filmik na OBS-ie i zobaczcie, no i mogę sobie przeglądać, tak? Tutaj teraz jakiś filmik oglądałem, słuchajcie, o Mi Bandzie 8 i ona już obsługuje, że można filmiki na tym ekraniku oglądać malutkim. Także, o, sorry, dobra. Też go lubię oglądać, fajny człowiek. Zobaczcie w ogóle, jak ta aplikacja już tak pobawię się przy okazji. Aha, tu jest Next, a ja, Boże, cisnę. Myślę, że to jest stop. Cześć, znowu niezapowiedziany live. Czekajcie. Zobaczcie, tym możemy sobie nawet, jak leci jakiś filmik na YouTubie. To się będzie nagrywało, nie? Popatrzcie się, no można sobie rysować, nie? O, tutaj na przykład zobaczcie, jaką ma myszkę. A to co to jest? To jest chyba ten Dextream. Tutaj jakaś, nie wiem, taśma, kubeczek. Nie no, oczywiście bawię się teraz. Ale aplikacja jeszcze jest spoko. Gdzieś widziałem kiedyś na jakimś filmiku, że ktoś pokazywał właśnie tak. Gdzie tu się zatrzymuje? Że pokazywał właśnie coś tam i taką aplikacją coś tam pisał, rysował. Także to chyba tyle ode mnie. Polecam aplikację Throttle Stop. Zarąbista. Tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.